Okazuje się, że Wigilia to jest taki szczególny dzień, podczas którego jesteśmy w stanie zjeść między 3,5 tysiąca a 5 tysięcy kalorii. Jak się do tego przygotować? Proponuję, żeby już na kilka dni wcześniej zadbać o to, zadbać o swój komfort, zadbać o swój organizm i raczej wybierać produkty lekkostrawne, delikatne, na przykład gotowane. Proponuję również, abyśmy w tym czasie zrezygnowali z węglowodanów prostych, zrezygnowali na przykład ze słodyczy. Sama Wigilia to jest bardzo szczególny dla nas czas, więc wieczerza wigilijna i próbowanie wszystkich 12 potraw jest w naszej tradycji. Natomiast tego dnia proponuję, abyśmy wybierali również rzeczy delikatne, takie, które nie będą zbytnio obciążały naszego organizmu. A siadając do kolacji wigilijnej, usiedli do niej nie głodni. Po to, żeby można było spróbować wszystkiego, co jest na stole wigilijnym, ale właśnie spróbować, a nie tym się najadać. Natomiast kolejne dni zaraz po Wigilii to też jest taki czas, gdzie musimy wspomóc nasz organizm. Więc tak jak przed Wigilią, wybierajmy raczej takie rzeczy, które nie będą obciążały naszego organizmu. Nie zapominajmy również o tym, aby odpowiednio nawodnić organizm oraz o tym, co jest dla nas bardzo ważne, o delikatnej chociażby aktywności fizycznej. Więc gorąco zachęcam do spacerów.